Dzień dobry, kochani. Witam. Witam o poranku z kawą. Dzisiaj czarna kawa, posłuchajcie, jest taka zmielona z ziaren, zalana wrzątkiem pierwszego gotowania, do tej z zimnej wody raz zagotowana, nie więcej. Zalane bez śmietanki, bez cukru, bez cukru to już wiele lat nie. Bo wczoraj stwierdziłam, że kawa ze śmietanką jest jakaś taka ciężka. Tak mi jakiś smak przyszedł. Witam Was bardzo serdecznie, kłaniam się niziutko. Witam Was z tej mojej oazy zieleni balkonowej z pomidorami. Tak, oj, chyba będzie mi kwitł. Już się tutaj coś szykuje, ale to jeszcze żółtego nie widać, tylko zielone. Także posłuchajcie, tak, ta doniczka jest większa, muszę kupić doniczki, muszę przesadzać. Widzieliście, tam pokazywałam kiedyś różne, mam te pojemniki. O, to taki jest przykład. Tu widać korzenie. I te korzenie, no to pomidor lubi mieć luz. To muszę takie jakieś najlepsze, jakieś takie wiaderko by było, to wtedy, posłuchajcie, spokojnie, można przesadzać, ale już, rosną, ruszyły i ciągną, lecą, pędzą, mimo chłodu. Mimo chłodu, bo przecież dzisiaj 9 stopni, no to ja w golfie, no to jeżeli 20 maja mamy 9 stopni na plusie o poranku, a ma być 16, ma być, ale po południu u nas deszcz. Także w ramach tego ocieplenia klimatu witam wszystkich bardzo serdecznie. W ramach ocieplenia trzeba chodzić cieplej ubrany. No to takie logiczne. Danusiu, dzień dobry. Teraz jeszcze zanim temperatura mi schodzi. W domu, posłuchajcie, mamy w mieszkaniu, mamy 21. Teraz schodzi, zobaczymy do ilu dojdzie. Bo w telefonie informacja jest, że jest plus 9. Posłuchajcie, to jest... Pachnie. A jak w kuchni pachnie. Zrobiłam wczoraj porządek, patrzę, gdzie ma tak na jej. Zrobiłam wczoraj porządek z moim syropem z miszka, czyli to w tym słoju, co była, no trzy rzuty chyba było, trzy razy dosypywałam. To wyszło mi butelka 0,7 plus to, plus jeszcze się odsącza, także tutaj jest 0,4 litra. No to 0,5 litra, no to tak do pół litra. I teraz tak, co robię? Tak jak widzieliście, zbierałam, jak to zrobiłam? Zbierałam kwiaty mniszka lekarskiego, te żółte, same czubki, z zielonym, nie to, że same płateczki, tylko bez rurek, bez łodyg. Do słoja, w ciepłe miejsce, stało sobie tu na balkonie słoneczku, zamykany słój, zasypany cukrem. Także jest to słodkie, no posłuchajcie, jest słodkie. Słodziutkie. I do tego dolałam, posłuchajcie, kupiłam tutaj taki jakiś spirytus, rodzaj spirytusu, bo to tak spirytusu to nie ma. W Polsce mamy spirytus nalewkowy, spirytus taki 70%, później 95%, a tutaj nie ma. Był kiedyś w Kauflandzie, to polski i jest jeszcze w tak zwanym ruskim sklepie, to też jest spirytus. Ale jakiś kupiłam, bo mówię, no tak, albo jakąś, bo dlaczego o tym mówię? Żeby jako konserwant. Także niech sobie stoi, bo on teraz będzie stał rok czy półtora. Jeszcze z zeszłego roku troszeczkę mam, bo tak jak powiedziałam, bomba witaminowa, ale też jeżeli ktoś ma jakieś problemy z zaparciami, to warto zastosować. Tak, od czasu do czasu jakiś taki czas sobie ciąg zrobić, żeby tak ten jelitka pobudzić, to też działa. Działa, a... Kiedyś mi tam znajoma opowiadała, że to tak działa. Ja mówię, wiesz co, chyba ty masz rację, bo ja jak miałam jakiś taki, wiecie, jak to jest tam, styczeń, luty, taki człowiek jest podziębiony, to tak piłam i mówię, a cóż ja takiego jadłam, że ja tak do tej łazienki chodzę. Nie to, żeby jakoś za często, prawda? Tylko mówię, że no bo to tak, jak człowiek pije, nie wiem, łyżkę rano, no to trzeba tego tak dla siebie dostosować. To tak podpowiadam, jeżeli ma ktoś problemy i chciałby tak naturalnie sobie pomóc. No i polecam jeść kiwi. Wejść w taki etap dwie kiwi czy trzy dziennie. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, żeby miały czas. I no bo przecież jelit to mamy dużo, długie są. Także zanim to wszystko przejdzie i ruszy, także kiwi też jest bardzo dobre w ramach tego tematu. Kochani, ale jeszcze może troszeczkę spróbuję. Tak, troszeczkę tego alkoholu minimalnie, nawet nie czuć. Słodkie jest. Oj, słodkie. Także jak nie słodzę, to tak z taką czarną kawą, tak o łyżeczkę,
syropu z miszka. Miocio. Prawdziwe miocio, jak Ania mówiła. Kochani, witam Australię, Sydney. Witam Joanno. Ełki, witam. Witajcie, kochani, kochane dziewczyny. Witam Grażynkę. Jak to ładnie mówisz, Grażynko? Jak to jest? Telewizja TV Bocian, tak? Dom pod Bocianem. Kochane dziewczyny i kochani chłopacy. Nie znam takiej, znaczy formy, gdzieś tam ze słyszenia znam, ale tak nie znam kogoś, kto by stosował. Jesteś pierwsza, witam cię serdecznie, bardzo mi miło. Miło mi, że ja odwiedzam ciebie, a ty odwiedzasz mnie. Warto się po prostu wybrać też do kogoś i poszukać i posłuchać. Tak, jak ktoś się dzieli tym czy tym, po to tak, w sumie to o to chodzi, żeby budować te relacje. Jak ja się śmieję, że relacje, no relacje to takie jest szumne słowo, takie jakie to, ho, 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 te relacje. A przecież je budujemy codziennie i z każdą nową spotkaną osobą, z każdą osobą, którą jesteśmy, to te relacje idą w tym kierunku albo idą w tamtym kierunku. I posłuchajcie, czasem te relacje bywają trudne i my mamy na to określenie takie ceratkowe. Bo to taka, wiecie, cerata to co to jest? Jest stół, jest obrus. Ale obrus, a cerata to jest różnica. Także ta ceratka to taka jest, jak to ceratka. O. I czasem się ją przytnie, czasem się zrobi dziura, jak się kładzie ceratę, to posłuchajcie, to tak jak się jeszcze gdzieś w kuchni, na kuchennym stole, nie używa się deski, a wydaje się człowiekowi, że to takie, to wszystko jest super. No ale ceratka to tak się używa i później ciach, wymienia się na nową, a obrus zostaje. Się po prostu wyrzuca. Także przyszedł czas może, żeby tą ceratkę w końcu wyrzucić. O, mówimy o niej, a jeszcze odkładamy, a może jeszcze się przyda, a może gdzieś, a może w parku, a może na, gdzieś na jakiś wyjazd, może kawałek ceratki, a może to podłożyć, a no może przyszła pora, żeby powiedzieć tak, wyrzucamy te ceraty stare, idziemy kupić nowy, a najlepiej obrus. Witam Maria, dzień dobry. Witam Justynkę. Dzień dobry Justynko, pisałaś, że wracasz na chwilę do Polski na urodziny syna, no to wszystkiego najlepszego dla syna. Witam Izabelę, halo Izabela, witam Radom, halo Jadwiga, dzień dobry. Witam Izabelę w Kołobrzegu, dzień dobry Izabelo, bo Izabelę mam tutaj w Niemczech, witam Maciego. Ale posłuchajcie, wczoraj jeszcze rzuciłam hasełko Jozin z Barzyn, prawda? Jozin z Barzyn, tak, bo to jest taki też i subtelny humor, bo posłuchajcie, to jest sztuka, czy sztuka, zrobić kabaret, albo dać taką jakąś piosenkę, która jest w sumie ponadczasowa, albo jest taka po prostu życiowa, ale to takie jeszcze jest, tak powiem, o, inteligentnie zrobione. Także Jozin z Barzyn, Jozin z Barzyn. Witam Urszulkę. Witam Danusię jeszcze raz, a w ogóle wszystkie Danusie witam. Witam Renatkę z Podkarpacia. Dzień dobry, Renatko, dawno cię nie widziałam. Może jesteś, może się nie odzywasz, ale cieszę się. Cieszę się i co, kochani, zwróciłam na co uwagę. Tych moich subskrybentów przybywa. Cały czas przybywa. Ania i Sylwusia, dzień dobry. Przybywa, przybywa. A oglądalność jak stoi na jakimś poziomie, to stoi. I też zwróciłam uwagę, bo wykasowałam, posłuchajcie, reklamy, tylko teraz jest tak, że aktualnie ich nie ma, ale do tych poprzednich filmów, których są, no to trzeba wejść, zrobić to ręcznie i z każdego filmu jeszcze wykasować. To pewnie z czasem zrobię. Także pewnie z czasem zrobię. I do czego zmierzam? I mam odcinek, że witam z mojej kuchni. Posłuchajcie, i co czytam według statystyk googlowskich? Że to jest rekomendacja YouTube. Czyli jeżeli mówimy o takich czy innych rzeczach, poważniejszych, mniej poważnych, ale życiowych, to YouTube nas no niekoniecznie lubi. Czyli jest różnica. Jest cenzura, tak, potwierdzam oczywiście. No na czym polega cenzura? No jest ktoś, kto mówi, to mi się podoba, a to mi się nie podoba. I jakbyśmy tego nie nazywali? To mi się podoba lub to mi się nie podoba. Czyli nie jest tak jak na Rumble, że można wejść, jest tam, posłuchajcie filmiki, tam nie ma cenzury, ale tutaj jest, no, jest to takie, no jest to program, o tak bym powiedziała, o zasięgu światowym. Na pewno jest fajny, ale jeżeli
Tak, oczywiście zachęca, żeby tak nagrywać, żeby były wyświetlenia, żeby podpowiadało to czy tamto, ale o co promuje? No, posłuchajcie, czy ja jeszcze, na przykład jeszcze coś wiem, że na przykład jeżeli jakiś był temat, to każdy filmik YouTube sprawdza, prawda? Sprawdza. I pod hasłem praw autorskich, i pod hasłem, no nie wiem, co oni tam sprawdzają, jest jakiś algorytm, no to oczywiście, i to sprawdza, co się mówiło i na jaki temat. I wtedy te zasięgi nikną. Tak jak, o, czasu do czasu najlepszy przykład, jak Justynka mówi, jak to, nagrałaś film, a ja znowu nie mam podpowiedzi. Czyli co jakiś czas nie ma informacji, że jest nowy filmik. Ale to tak powiem, spuśćmy na to zasłonę milczenia, wiemy o tym, a jak wiemy, to znaczy jesteśmy świadomi, możemy iść do przodu. Jaki jest temat? Bo już to słuchajcie, ogródek. Już jestem w ogródku i witam się z gąską, także przywitałam się z całym moim światem. Jaki jest temat? Temat, który rozpoczęłam wczoraj. I przezwyciężanie strachu, bo to jest taki, ale to tak mam na myśli bardzo konkretnie, strachu przed śmiercią. I to jest bardzo konkretny strach i co mogę powiedzieć, co mi właśnie teraz przyszło, jest podsycany przez media, że właśnie strach, bo będzie to, bo będzie to, bo jest to. I posłuchajcie, nie ma dobrych informacji, nie ma, że na przykład pozytywnych takich, ach, dzisiaj posłuchajcie, jest to czy tamto. Tylko cały czas jest takie straszenie, straszenie, a wielka, a straszna, a na pewno zaraz umrzesz. Może nie mówione jest wprost, no ale jeżeli jest wielka i straszna, nie wiem, zima, no najlepsza była taka jakaś prognoza pogody, co straszne wiatry wieją. A jechaliśmy, a to było chyba, posłuchajcie, gdzieś tak w marcu, jechaliśmy do Polski i tak, patrzę tą prognozę, jakie będą straszne wiatry, ja mówię, to tak w marcu też tak wieją, co roku, no ja myślę, że może być mróz, może być chlapa, w zależności jak to w marcu, jak w garcu, ale żeby zaraz wiatry i zaraz jutro tu, zaraz wiatry. Wróciliśmy, żadnego wiatru nawet nie było i tak zobaczcie jak te, dlaczego o tym mówię, dlaczego się tego czepiam? Nie, kochani, ja tylko staram się uświadomić nam wszystkich, bo sobie również, jak ważna jest świadomość, czyli jak babeczka ta z Korei, co też pierogi z kimchi, nie wiem czy oglądacie, świetna jest, no niesamowita, to jest taka ambasadorka Polski w Korei. Jak pojechała, bo było, ona się do tego odniosła, bo ktoś zapytał jej, że było u nas w mediach, jaka tam była katastrofa, coś tam się zadziało i ona pojechała. I ona pojechała tam po tygodniu. Tam po tygodniu już nie było śladu, już wszystko było w porządku, wszystko było sprawdzone. No tak, bo przychodzą różne katastrofy, nie wiem, dla przykładu, nie wiem, zawaliło się kawałek, nie wiem, mostu, czy kawałek czegoś, czy kawałek nabrzeża, gdzieś tam spadło. No ale to, posłuchajcie, się zdarza i to też jest temat, że po prostu naprawiają. Naprawiają wszelkie uszkodzenia, co by się nie zdarzyło. Także jeżeli by człowiek obejrzał, to jest taki przykład, o tym chcę powiedzieć, że ale w tej Korei było, ojeju, to było, zadziało się i tam życie płynie dalej, zostało to naprawione i idziemy dalej. A w nas, nikt nie, posłuchajcie, ale nikt nie wrócił w wiadomościach, nie powiedział, proszę Państwa, minął tydzień, jak pięknie sobie poradzili, o, i to by było budujące. A te nasze wiadomości są niebudujące, one są dołujące, czyli niebudujące, dołujące, czyli rozwalające. A tu trzeba co? Być świadomym i po prostu ciach, rozwalić system. No ja to muszę sobie jakiś syrop, posłuchajcie, zrobić na te moje chrząkania. No, może ktoś coś zna, to poproszę podpowiedź, ale jeszcze sobie spróbuję, zanim już przeleję. Chociaż jest tak, posłuchajcie, to też wiem, że jeżeli łyżeczką świeżą można spróbować raz, bo później enzymy ze śliny zostają na łyżeczce, czyli to będzie już do zużycia. No i na przykład jak otworzymy dżem, jemy z łyżeczką, oblizujemy i jeszcze raz do tego dżemu, to wtedy budują się nam te bakterie tam w tym słoiku, one się zaczyna pleśnić, tak? Także to jak to zrobić, żeby było dobrze? Wyjąć, otworzyć, wyjąć świeżą, wziąć czystą łyżeczkę, nałożyć sobie na, do innego przełożyć, do innego pojemniczka, i zakręcić i wtedy będzie szansa, że jednak te pleśni tak szybko nie będą chodziły. Ale wracamy do tematu, bo dzisiaj tyle ogródków narobiłam, kochani.
Ale cieszę się, że jesteście. Widzieliście mój post wczoraj, przedwczoraj, w czwartek byliśmy z mężem na spacerze i posłuchajcie, nie wiedziałam, że mamy takie dwie ławeczki. Znaczy, bo że oni je po prostu tak już bliżej pory letniej postawili. To jest taka ławeczka, taka, nogi tutaj, no i tak się człowiek buja. To taka prawdziwa, o, taka bujaczka. No bo ławka to jest tak jak powiedzmy, to jest leżak, no do opalania się czy do siedzenia, no to ławka to jest, że może siedzieć kilka osób obok siebie, a tam to jest taka ławka, że nogi do góry i jeszcze, słuchajcie, można ruszyć, także jeszcze jak się buja, buj, także to takie ławki są. Nagle się okazuje, że są takie fajne ławki. W centrum miasta można pójść i po prostu się pobujać. Jak to jest z tym strachem? Jak to jest z tym przełamywaniem strachu? Jak, jeszcze raz powiem i będę zawsze powtarzać, czego by strach nie dotyczył, zawsze jest prawdziwy. I posłuchajcie, im bardziej się boimy, tym bardziej budujemy taką energię tego strachu, budujemy, zamartwiamy się. Teraz jest pytanie, czy warto się zamartwiać? Dlaczego się zamartwiasz? Dlaczego chcesz się zamartwiać? Dlaczego uważasz, że musisz się zamartwiać? O, myślę, że to zdanie będzie dobre. Dlaczego uważasz, że musisz się zamartwiać? I czy, tak sobie pomyśl, tak na trzeźwo zupełnie, czy to zamartwianie ci pomaga, czy nie? No bo jeżeli, bo słuchajcie, są, mamy małe dzieci, to człowiek się martwi o to, czy o tamto, ale jak pilnując dziecko, bo oczywiście dziecko jest żywe, wszędzie wejdzie, trzeba pilnować, żeby się coś stało, bo ono nie przewiduje, ale trzeba tłumaczyć, trzeba rozmawiać. To tak jak z tym poparzeniem, no dotknij gorącego. No nie dotykaj, ale ono nie wie, co to tam jest. Także to dziecko, idąc świat, poznaje świat. I to samo jest, posłuchajcie, z nami. Idąc świat, poznajemy życie, poznajemy ludzi, spotykamy takich i takich. I trzeba sobie poradzić z takim i z takim. Jeden coś powie zupełnie, posłuchajcie, tak, może nieświadomie, no taki ma sposób bycia, bo jeden umie to ładnie ubrać słowa, a drugi powie tak krótko i na temat. Dokuczy, bo to mówimy, ale mi tam ktoś dokuczył. Po prostu, posłuchajcie, no bo teraz tak, jeżeli jest to nieprawda, no to nie ma dokuczania. A jeżeli jest ktoś złośliwy, albo tak jeszcze może nauczony, wyniesiony ma, że to tak, o, teraz będę komuś wypominał, że ten to jest taki, a ten to jest taki, a jak jesteś mały, to jesteś taki, a jak jesteś wysoki, to też źle, a średnim być ciężko, a poza tym nie każdy, posłuchajcie, każdy jest inny i ważne jest, żeby była ta akceptacja siebie. Tacy jesteśmy. Stoję, patrzę przed lustro, no i mówię, no okej, mogę sobie poprawić kolor włosów. Mogę sobie coś, nie wiem, innego poprawić. Mogę sobie założyć taki kolor bluzki lub inny. Ale uśmiech jak budujemy, to my uczymy się akceptacji siebie. I mimo tego wszystkiego, po pierwsze, akceptujemy. I jak się zaakceptowaliśmy, to już zrobiliśmy krok do przodu, już poszliśmy dalej. Ale jak włączymy telewizję i tam znowu się coś dzieje, znowu i tam coś się dzieje i znowu jest źle i znowu jest niedobrze i zobaczcie, jakie to jest, o, jakie to jest ciekawe. Jeżeli chcesz być zdołowany, włącz sobie telewizor, posłuchaj wiadomości, bo jest wszystko źle. A, no właśnie, posłuchaj, a może miej swoje zdanie na ten temat. Może posłuchaj tu, może posłuchaj tam, może posłuchaj tam. I co faktycznie się zadziało? I co? No bo to jest manipulacja. Przecież wiecie, do czego służy telewizor? Do propagandy. No my nie mamy już wiele lat, nie oglądamy telewizji. Aktualnie stoi tak zwany ekran do oglądania. O, nawet wiecie, jak jest opcja w telefonie. Jest oglądaj na dużym ekranie, no to wystarczy wcisnąć i oglądamy. Jest taki Mi Tuner, to można sobie to zakupić, to niewiele kosztuje. I opcja oglądania z telefoniku na dużym ekranie, tak. A jeżeli siedzimy od rana i tak już włączamy, a oni tylko robią wszystko, żeby ci ludzie siedzieli i słuchali, tak, słuchajcie nas, słuchajcie, posłuchajcie, tu jest źle, tu jest niedobrze, tu nie masz na to wpływu, nie. Jest, jak to teraz od wielu lat robią, to jest taki najlepszy przykład. Ocieplenie klimatu, co tam się nie topi, posłuchajcie, jakie lodowce. I od tylu lat się nie stopiły? No to ja pamiętam z liceum, że się lodowce topiły. I jeszcze się nie stopiły. No właśnie, tak na logikę, na tak, posłuchajcie, zdrowy chłopski rozum. Nie stopiły się jeszcze?
No to jak to jest to ocieplenie klimatu? A może to jest zupełnie co innego? A może ktoś rzucił hasło, bo komuś pasowało? No, na przykład. A i tak to jest, posłuchajcie. Wysłuchałam, gdzie ja to coś słuchałam, jakiś taki ciekawy odcinek i ktoś opowiadał, że posłuchajcie, w ogóle wszystkie wynalazki to są schowane. Takie, które by służyły człowiekowi, to są schowane. No jak to mogłaby być tak? Energia z kosmosu? Nie ma. Nie ma. A jak nawet to się odkrył, to jest głęboko schowana. Przecież, a gdzie wynalazki Tesli? Może jeden czy dwa, a gdzie reszta? No i facet opowiada, że była informacja, że facet grając na saksofonie był w pewnym momencie taki dźwięk, że ja nie pamiętam, czy to było w szklance, że była jakaś kulka metalowa czy coś, że ten dźwięk powodował właśnie taką energię, prawda? Która zagotowała wodę w tej szklance. No i było pierwsze hasło i później się to wszystko kończy. Wszystko. No bo przecież gdzie tam silnik wynaleziono, no silnik diesla, ile to lat temu? No, ile lat temu wynaleziono silnik diesla i co? I dalej nic, od tej pory nic nie wynaleziono. Tak, tak stanęliśmy w miejscu. Kochani, no najlepsze jeszcze jest z energią elektryczną, żeby te samochody były na energię z kosmosu, to by była rewelacja. Ale jeżeli jest generator, że podjeżdżasz, ładujesz prąd i generator jest na przykład na ropę, no to o czym my w ogóle mówimy? Węgiel, dobro naturalne, węgiel ma nas ogrzać, a energia? Energia, którą używamy w domu, to z czego jest, jak nie z węgla? No właśnie. Kochani, rozgadałam się, a temat jest otwarty, kochani. Właśnie, o, to może to tak. Mamy temat strach przed śmiercią. Bardzo poważny temat. Bardzo, posłuchajcie, częsty, taki, który siedzi w nas, a czasem jest tak, że przeżyliśmy ile życia i teraz tak, tego nam życia trochę szkoda, bo tak nam się wydaje, a no odejdziemy. No tak, ale jeżeli się będziemy codziennie martwić, że odejdziemy, no to ta energia będzie taka w tym kierunku szła, że odejdziemy. No to trzeba przyjąć, że ja chcę żyć. I ja mam plan na życie. Ja chcę jeszcze coś zrobić. Ja chcę jeszcze tu, ja jeszcze chcę pojechać, jeszcze zobaczcie. I nagle zobaczcie ten temat, kierunek energii. On zmienia się. Porównajmy. Siedzimy w domu i mówimy, nie, już się nie da. Już się nie da. No ja też półtora roku miałam nie przeżyć. No bo tak piszą, czy tak człowiek się tak naczyta takie informacje. No Czerniak tylko półtora roku, maksymalnie. No i 10 lat minęło i co? A jak ja bym wtedy się zamartwiała? Okej, kochani, ile to? O, zeszło, posłuchajcie, 12. Jak ciepło, jak na 20 maja. Ale myślę, że jeszcze termometr nie zeszedł, ale dobrze. No jeżeli 12, a było 9, no niebo lekko zachmurzone, nadają deszczyk. Wczoraj, posłuchajcie, wieczorkiem poszliśmy z mężem na spacer. Jakie cudowna była pora. Zero wiatru. Liście takie już szeleszczące od czasu do czasu, bo to tak już było ciemno, jak poszliśmy, posłuchajcie, lampy się świeciły, szliśmy tak uliczką. Towarzystwo urzędowało, bo tutaj są popularne ogródki działkowe i tylko u nas, jak się robi imprezę, to jest impreza, że pół okolicy słyszy, a tu jest cisza. Także jest taka impreza, że jak się podeszło pod ten ogródek, to tak było coś słychać, jakąś muzę w środku i jest tak cicho. A u nas impreza to jednak, posłuchajcie, różnimy się. Solidnie jednak. Jesteśmy my, Polacy, jesteśmy inni i to o to chodzi, żeby był każdy inny. To do zobaczenia wkrótce. Ale posłuchajcie, jak ja się cieszę z tych pomidorków, no to muszę szybciutko przesadzać. Musimy podjechać, jakieś doniczki plastikowe kupić. I są, posłuchajcie, to jest też ciekawostka sprawdzona przeze mnie. Nie musi być, to nie musi być typowa doniczka z dziurką, żeby ta woda odpływała. Nie, ten pomidor rośnie tu na balkonie i on po prostu tą wodę wypija. Także nie ma problemu z przelaniem, z tak zwanym przelaniem. To pa! Ti-da, Jozin z Bazin. Ti-da, 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 Jozin z Bazin. To pa!